Witamy Państwa bardzo serdecznie na pierwszym spotkaniu naszej grupy Historia Bliżej Życia. Dzisiaj temat Krym z przeszłości i dziś, a wykładowcą pan dr Robert Kolaski. Witamy Państwu, witam na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj temat Krym w przeszłości, dziś jak moja szacowna przedmówczyni zapowiedziała, to Krym to oczywiście miejsce magiczne, kontrowersyjne, bo ciągle na historii się pojawia w współczesnej przeszłości. Chciałem dzisiejszy wykład zrobić jakby z dwóch wykładów, ale zobaczymy jak to z czasem nam pozwoli. Pierwszy będzie taki bardziej historyczny, a drugi to byłby bardziej podróżniczy, byłby związany z Krymem, moim Krymem, który ja widziałem własnymi oczyma. Także może oba nam się uda dzisiaj, zobaczymy jak to z czasem pójdzie, jak Państwo będą zmęczeni, znudzeni, no mam nadzieję, że nie. Także najpierw parę takich zdań o historii Krymu i geografii Krymu. No to Państwo na pewno wiedzą, to jest Uwydek. No miejsce jest bardzo ciekawie położony, bo między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim. Północ i centralny obszary Krymu to jest step, tak? Obszar nizinny, a południe to obszar górzysty, to są tak zwane góry krymskie. Nie są one wysokie, najwyższy szczyt sięga 1545 metrów, tak, nad poziom morza, więc to nie są jakieś olbrzymie góry. Także Roman Kosz, tak się nazywa ten szczyt i to jest najwyższy szczyt Krymu. Czyli on na Krymie jest... Proszę? Pomarańczowy to Fenicka. Tak. Ci drudzy to Fenicjanie, ale my się niestety skupiamy tylko na Grekach. Ale słusznie, na uwagach, Fenicjanie przybyli tutaj z terenu dzisiejszego Libanu i statut kolonizowania. Najsilniejszym państwem była Kartagina, nie? Która później walczyła z Rzymem. Ale to taka dygresja. No tu jestem właśnie przy wejściu do tej Canessy, do tej, nazwijmy, do miejsca czytania Pięcioksięgu Mojżesza. One są takie charakterystyczne, ponieważ one mają takie dziedzińce zazwyczaj w środku i no, te przynajmniej na Krymie, tak? To było takie bardzo charakterystyczne, tak? Bo to jest to, do miejsc świątynia sensu stricte. Żydzi, muzułmanie nie mają świątyń tak, jak my to rozumiemy jako katolicy, tak? Także są to miejsca po prostu modlitwy, nauki, religii i tego typu historii. Dziękujemy bardzo naszemu miłemu gościowi, naszemu sympatycznemu historykowi, który na pewno nie jeden raz jeszcze do nas przyjdzie z różnymi ciekawostkami. Zapraszamy bardzo chętnie, a dzisiaj takim słodkim prezencikiem chcieliśmy. Jeszcze chciałam nadmienić, że mamy specjalnego gościa, bo jest tato pana Roberta, pan Kolasa, witamy i w szeregach. Temat dzisiejszego wykładu dotyczył historii Krymu, od najdawniejszych czasów, od praktycznie historii starożytnej, poprzez średniowiecze, aż do współczesności. Chciałem ukazać w tym wykładzie tą mozaikę kulturową, historyczną, etniczną, jaka przewinęła się przez ten Krym w ciągu tych ostatnich ponad 2000 lat. No i mam nadzieję, że na tyle udało mi się przybliżyć tą historię, że słuchacze Uniwersytetu III wieku po dzisiejszym wykładzie no, wrócą do domu wzbogaceni o informacje o naprawdę interesującej historii. Dzisiejszy wykład był dla mnie po prostu jako historia Krymu w ogóle nieznana. Wiedziałam, że Krym jest tylko jakąś tam, nie wiem, wyspą, ale w ogóle nawet to, że tam jest klimat ciepły, bez przerwy też o tym nawet nie wiedziałam. Myślałam, że Krym to jest jakiś tam kurort tylko letni, tak jak u nas na przykład nad morzem. Też właśnie ciekawość tego, że duża właśnie różnokulturowość, dużo różnych nacji zamieszkujących, okupujących dany teren też to samo. No, też o tym też nie wiedziałam. Podzielam zdanie moich przedmówców. Wykład był bardzo ciekawy, wiele interesujących wiadomości, nowych informacji, które zapewne nie wszyscy znali, a ci, którzy znali, to pogłębili sobie wiedzę na ten temat. Ja osobiście też z przyjemnością obejrzałam zdjęcia, gdyż byłam na Krymie i w tymi samymi ścieżkami, co pan doktor, spacerowałam, podziwiałam to samo. A jest co podziwiać i historia jest bardzo ciekawa. Thank you.